Siemanko! Dzisiaj chciałem wam zaprezentować bitwę na oto tym zacnym czołgu średnim, to znaczy Super Pershingu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest kolega znany już wam bardzo dobrze, Bossman.pl z klanu Win. Jest to niestety porażka, ale tutaj kolega zrobił bardzo, bardzo fajny wynik. Także no, zaprezentuję tą bitewkę. No i cóż, Super Pershinga można było w sumie kupić. No były te tutaj zniżki styczniowe, różne czołgi premium były przecenione, a Super Pershing jest, jak wiemy, jednym z najtańszych czołgów średnich w grze, dosyć bardzo dobrze opancerzonym. Dlatego większość graczy jednak nie sądzi, że jest to czołg średni, tylko ciężki. Ale nazwany został średni. No cóż, przyspieszmy ten moment wjeżdżania, ponieważ jest bardzo powolny, 8-10 na godzinę. Te prędkości osiąga ten czołg pod górkę, także nie będziemy na to patrzeć, bo sobie kolega wybrał dosyć sporą i bardzo długą drogę na tej mapie. Szczególnie, że większość tego, co widzimy, jest na Mordorze, z jednej strony czy z drugiej strony. Także bitwa tutaj chyba będzie odbywać się z tego miejsca, będzie statyczna. Ale no nic, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy pierwszy cel, KW3. Zostaje przebijany w dupkę. Wiadomo, nie ma innej opcji. No tutaj... Oi, też w boczek. Zostaje przebijany, no w tyłek nie polecam strzelać, no ładnie, ładnie, ale widzimy, że oj ma nie trolla chyba, tylko normalne, cywilizowane działo. O, kalafior. Ładny. No chyba nie będzie. A, tutaj jest przestrzał, ładnie. O, 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 o. A, kawuśkę. No i cóż, no tak będzie wyglądała ta bitwa. No ale jak widzimy, większość czołgów pojechało właśnie Mordorem, przepchnęli ładnie. Zaraz może na kapa będą wjeżdżać u nas. Tam został tylko awkujący LCAMX. Także... Chociaż KW85 wraca się tutaj, pomaga. Pomaga swoim sojusznikom. A kolega sobie ciupie z góry. Co tutaj widać na przejeździe. No a widzimy tutaj parę czołgów już oberwało. Za 1500 uszkodzeń. No... Super Pershingi raczej są przeznaczone do odbijania na pierwszej linii, żeby jechać, no ale kolega woli snajpić, strzelać po tyłkach. No też tak można, no. Autentyczne to jest dobry pomysł snajpa Super Persem. Ponieważ jest wolnym czołgiem. Penetracja jest nie za dobra, tego działa. Wow! Nawet KW85 od dupy potrafi się odbić, potrafi. No, tutaj kolega chciał chyba, było założenie, żeby zgąskować tego Super Persa, ale coś nie pykło. No, teraz kawuśka. Chociaż ja bym dobił tego Super Persa w daszek. O, teraz w bok nawet jest. To znowu rikoszy, capeka. Masakra. O, pożarek nawet. Ale nie jest na hita. Ja widzimy tutaj kolega wozi dosyć sporą, pokaźną, nawet można tak ująć, liczbę apeków. Tak samo jak i goldowych pocisków, bo aż 20. Apeczki już się powoli kończą, ale czy będzie ten strzał? No już jeszcze raz kolega próbuje i przełącza na golda. No tutaj powinno spokojnie wejść, no ale widzę, że my... ten kolega cały czas się cofa, ale... niestety. No właśnie, to jest taka... walka głupich, że tak powiem, dwa Super Pershingi to... kto na nerwy, to jest taka nerwowa walka, że kto pierwszy... O! No. No i niestety, kolegi team został wytłuczony, zmiażdżony, zrównany z ziemią, przejechany, rozjechany, no i kolega jest zmuszony wracać na kapa. No tym razem też przyspieszmy zjazd z górki. No to już będzie trochę może szybsza procedura niż wjazd. Bo mamy nawet, patrzcie, 50 km na godzinę, widzieliście takie coś? On tyle w papierach podobno jeździ, no ale... normalnie... Surprise, motherfucker.
Mamy tutaj kilka czołgów, no i kolega się wypycha bokiem, no będą go przebijać, no autentyczna sprawa, mówię wam. No chyba, że i z jego kalafiora z tym skupianiem nie trafi. Ale widzimy, co ten gość robi w tym misie. Pięknie, po prostu pięknie się ustawił kolega. Po prostu chciał osiągnąć ten cel. Chciał być fragiem kolegi. Cel życiowy. No i cóż, mamy 4 fragi oraz 3348 damage'a. Jest to już nawet dobry wynik, jeśli chodzi o Super Persa. Ale to jeszcze nie koniec bitwy, jeszcze jest sporo damage'a do zdobycia. No z tą M6 nie ma co się bawić, trzeba po prostu wyjechać. Jak kolega wjedzie przed nim pancerzem, to na pewno nie oberwie. Po prostu M6 nie przebije tego czołgu. Ale M6 pojechała za kolegą, a kolega chciał jej zrobić dupę, no i tak się będą ganiać. Inspirujące. Ha, dokładnie. No ten M6 to jest jednak dual plate. No nie, coś się dziwić, to w końcu pomidor. Uuu, ale Golda, wyobrażacie sobie, że Golda załadował nawet? Pomidor? Ja sobie nie wyobrażam. No jak jeszcze Oi zginie, to kolega będzie sam na 4 czołgi. Nie wiem, co to kolega zrobi, ale przyspieszmy ten moment, bo widzę, że kolega z powrotem wtacza się na heala. Także ten tego, że. No i Oi, tak jak mówiłem, zginął. Kolega został sam na 4 czołgi. I z 3. No to jest ciężki przeciwnik dla kolegi, ale kolega ma Golda. To z Goldem już się można pobawić. No i z 3 raczej nie powinien przebić kolegi, bo strzela idiota w przedni pancerz zamiast tam, gdzie się powinno strzelać. No ale to już kolegi sprawa. No teraz jest ładny kąt. Tamten czołg T20 nie powinien go... O, to Super Pershing jest. Go przebija. No a kolega go nie przebija. Łoj! No to był błąd, zdecydowany błąd. No i nie trafił Super Pershing. No i teraz jest tylko jedna szansa, rozwalić. Pięknie. Ale tamten Super Pers wiedział właśnie, dokładnie. Wiedział, gdzie strzelać. No i cóż, zakończyło się to dla kolegi sromotną śmiercią. No bo tak naprawdę kolega popełnił lekki błąd, powinien pojechać na Mordor od razu. Rozwalić te czołgi. Efekt byłby, gwarantuję, podobny, tylko z większymi dingami. No i po prostu wygraną. A tak jest porażka, no ale jaka zacna, tak? Trochę statyczna. No i cóż, resztę wiemy się już z wyniczku. A oto i wyniczek kolegi Bossmana PL z Clan Win, który tutaj otrzymał tak. No, specjalistę, duży kaliber, drugą odznakę biegłości, masterkę i parę innych medali na mapie Himmelsdorf. Kolega tutaj otrzymał 128 tysięcy kredytów oraz 1411 expa. No jak widzimy, jeden z topowych wyników damage'a. Kolega w przeciwnej drużynie Super Persen też zrobił nawet całkiem niezły wynik tym oto czołgiem, ale kolega zrobił lepszy, bo zada tutaj, jak widzimy, 5245 damage'a. 6 fragów kolega zrobił, no i podstawowy expiech na porażkę 1459 jest naprawdę bardzo zacny. Kolega dał 33 strzały, 31 trafił, 24 przebiło. No wiem, to jest Super Pershing, także nie ma co się dziwić. No kolega tutaj ogólnie damage robił z dystansu powyżej 300 metrów. No i zablokowany przez pancerz jest tylko 2230. Jak na ten czołg nie jest to zbyt duża liczba, widziałem dużo większe. Bitwa trwała ogólnie nie tak całkiem długo, była tylko, albo aż nie wiem, w sumie tak po środku, 8 minut i 30 sekund. Kolega na 300 z kątem premium wyszedł 86 tysięcy, także moim zdaniem jest to rewelacyjny zarobek, jak na tak tani czołg premium. No i ogólnie tutaj kolega za bohaterstwo i te sprawy dostał ogólnie 2408 expa. Także serdeczne gratulacje. No i cóż, to byłoby na tyle z mojej strony. Jeśli spodobała się ta bitewka, nie zapomnijcie zostawić lajka albo jakiegoś ciekawego komentarza. No to do zobaczenia następnym razem. Cześć!